Witam wszystkich, chciałem pokazać tutaj tą moją kukurydzę, tutaj na tym takim piachu mocnym. Tutaj teraz jest prawie 8 hektarów w jednym kawałku. W ubiegłym roku tam dobrałem jeszcze hektar 30 i wychodzi jakieś 7,80 tutaj tej kukurydzy. No i ktoś tam pisał, że co to za opryski, szkoda pryskać, bo tu już za późno, chwasty są za duże, żeby tutaj coś ten oprysk działał. To akurat działka druga, tam koło domu troszkę te inne chwasty. No ale patrzcie, tutaj było we wtorek chyba pryskane. Dzisiaj jest 8 dni, tak? I tutaj wszystko już jest ładnie wypalone. Kukurydza jest, to tak, na tym piachu wygląda. Przed chwilą przeszła taka niewielka burza. Troszkę wiało. Tutaj widzę, ona leży miejscami. Ale kukurydza jest tak, jak widać. Zaraz tutaj podejdą. W tym miejscu akurat na takim piachu mocnym. O, coś takiego. Kamieni dużo. No to tutaj w tym miejscu. Jakby to tak nie pokazać. O. Tu już jest, jak u fit farmera. No i tędy wiadomo, coraz gorzej, niska. Ale chwasty pobrało. Można powiedzieć, że jest gitara. No tutaj to po opryskiwaczu, bo akurat zakręt. No ale dobra, nawet na tym piachu, jak wyprostować liście, no to 1,5 metra. Nie ma, nie ma. 130. Jest. Ciach, ciach, ciach. Tutaj też o te chwasty. Komosa ładnie już się pokuliła. W 8 dni jest taka duża. Ona ma ze 60 cm na pewno. Także oprysk działa. Tam gdzieś w komentarzach pisałem, co to za oprysk jest. Bo tego nie pamiętam. Tak to wygląda. No i ładnie słoneczko zachodzi. Dobra, to na razie.